Cześć, witajcie, a ja jestem Fifi, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Ninjago numeru 7 na rok 2021. Zapraszam. Tylko jeszcze zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam wam o zostawieniu łapeczki do góry, zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ jedziemy po 400 subskrypcji na 500 subskrypcji odcinek z twarzą, więc chyba wiecie co robić. No i co? Lecimy z odcinkiem. W tym magazynie jako dodatek dostajemy saszetkę LEGO Ninjago o numerze katalogowym 89177, czyli folia Kai, właśnie z figurką Kaja ze sezonu 14 Wyspa z takim jetpackiem. Do tego złotą limitowaną kartę Złoty Kol, edycja limitowana, tylko w tym magazynie, oraz saszetkę z kartami z 6 serii kart Ninjago. Saszetkę sobie teraz od razu otworzymy. I tak, mamy tutaj instrukcję. Oczywiście wam mogą trafić się inne karty. Mamy kartę pojazdu Katamaran Opiekunów, następnie drużyna Legacy Kai, Samurai X i Cole, dumna księżniczka Wania, następnie Legacy Lloyd oraz taka część jakby obrazku. Przejdźmy teraz do samego magazynu. U góry oczywiście twarz Lloyda, ponieważ magazyn nawiązuje do 14 sezonu, czy tam specjalnego Ninjago, czyli Wyspa. I jakieś pokaż ruchy ninja, 12-stronowy komiks i ta limitowana karta. Magazyn tradycyjnie kosztuje 14,99 i jest wydawany przez Blue Ocean. Teraz przejdźmy sobie do środka. Mamy jakieś nowości o kartach właśnie z serii 6. Sam spis treści, zabawkę. Następnie jakieś misje, burza piaskowa, szukanie strażników. Następnie kolejna misja, nadciąga ratunek. I mamy reklamę jakiegoś magazynu o delfinach. Później mamy komiks, czyli rytuał. Komiks oczywiście nawiązuje do 14 sezonu Ninjago Wyspa. Następnie mamy kolejną misję, oko ninja, czyli jakby znaleźć różnicę, oraz dwustronny plakat. W ten sposób prezentuje się nasz plakat z pierwszej strony. Tak ładnie bardzo wygląda, mamy wszystkich ninja, taki amulet, ale ten wodny, nie burzowy, co jest bardzo ciekawe. No i Mamatusa, z drugiej strony katamaran i ten jakby motor Lloyda. W tym miejscu mieliśmy plakat, mamy reklamę magazynu LEGO City. Na następnej stronie druga część komiksu, który ciągnie się przez parę najbliższych stron. Następnie mamy fakty o Ronanie, bohater czy drań. Mamy jakieś newsy o Ronanie, właśnie dobre strony. I te dobre strony są opisane ze sezonu 5 Opętanie, a złe strony są właśnie opisane ze sezonu 14 Wyspa. I na kolejnej stronie gra, jazda przez wyspy, następnie poczta, nowy przeciwnik ninja, czyli osoby, które wygrały w konkursie. O, widać, wszyscy narysowali Mamatusa, choć może to trzeba było narysować. No i następnie oczywiście konkurs, most błyskawic, do wygrania 4 sztuki zestawu epicki zestaw bojowy Zane kontra Nindroid, czyli 71731, no i 4 sztuki 71745, czyli dżunglowy chopper Lloyda. Jeden zestaw jest z dziesięciolecia Ninjago, jeden ze sezonu 14 Wyspa. I na kolejnej stronie ninja zapraszają na urodziny 10 sierpnia. I 10 sierpnia dostaniemy już to kolejny magazyn z LEGO Ninjago, też ze sezonu 14 Wyspa, nie z sezonu 15 Sekret Głębin. Ale to, co dostaniemy, jest już potężne, ponieważ dostaniemy figurkę Paul Erika. I ten magazyn to już po prostu muszę zdobyć, bo Paul Erik, mocna figurka. No i oczywiście reklama magazynu LEGO Jurassic World. I na koniec reklama magazynu LEGO Star Wars, który ten magazyn posiada. Jeśli chcecie jego recenzję, to napiszcie w komentarzu. Przejdźmy sobie teraz do saszetki. Tak się prezentuje sama nasza saszetka. Oczywiście mam na niej narysowanego Kaja plus 6, choć no wiadomo, plus 6, więc no więcej lat, no to chyba wiadomo o co chodzi. Kai. No i tak właśnie się ta saszetka prezentuje. Teraz zbuduję. W ten oto sposób prezentuje się nasza figurka Kaja ze sezonu 14 Wyspa z plecakiem odrzutowym i tą swoją bronią. Ta broń akurat jest bardzo fajnie dopracowana. Ma jakby taki wskaźnik temperatury i no ten ogień. No całkiem to spoko wygląda. Tak prezentuje się jetpack od tyłu. Ogólnie w tych figurkach z 14 sezonu bardzo podobają mi się włosy z tą bandaną. A jeszcze pokażę wam Kaja w drugiej twarzy. W ten sposób prezentuje się ten Kai w drugiej twarzy. W mojej opinii magazyn tak
Dostanie ode mnie ocenę 9 na 10. A czemu? Dostajemy figurkę Kaja z całkiem ciekawym jakby plecakiem, do tego saszetkę kart z nowej serii, do tego jeszcze złotą limitowaną kartę, która jest tylko w tym magazynie. Plakaty może niewybitne, ale ten plakat to już jest kozacki. No i oczywiście dostajemy w samym środku magazynu komiksy, fakty i różne ciekawostki, ale przede wszystkim mam nawiązanie do 5. sezonu, czyli opętanie, co mi się bardzo w tym magazynie podoba. Więc 9 na 10, moim zdaniem zasługuje ten magazyn na taką ocenę i polecam Wam go kupić, jeśli nie macie żadnego ninja z 14 sezonu. I co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Tradycyjnie przypominam Wam o zostawieniu łapeczki do góry, zasubskrybowania tego kanału wraz z mężkiem, ponieważ lecimy po 400 subskrypcji na 500 subskrypcji z odcinek z twarzą, więc zostawiajcie. A może jeszcze, za niedługo jadę na wakacje, to może wakacyjny vlog? Co Wy na to? No i co? Ja już się będę z Wami żegnał, a jeszcze mam jedną ważną informację. Przepraszam, że nie było filmów, ale ogólnie nie ma kto mi montować filmów, a sam zaczynam uczyć się montować, więc czasami może filmów nie być, ale jak już sam nauczę się montować, to filmów będzie więcej. No i chciałem Was jeszcze zaprosić serdecznie na kanał mojej siostry, która zaczęła nagrywać na YouTubie. Nazywa się Mysia Lego. Będziecie mieli link do jej kanału w karcie i w opisie, więc wbijcie do niej, zostawcie jej tam subskrypcję i łapkę w górę. I co? Ja już się z Wami żegnam. Ja byłem Fifi. To tyle. Siemka.